Cześć. Możemy oddać te młotki i tak dalej i zanieść kawałek mapy. Ten kawałek mapy chyba też nic nie daje, bo będę potrzebował pewnie dwóch. No, ale trudno. Który to chciał? To chyba ten. George. Okej, możemy mu surową stal zanieść. Po prostu trzeba odczekać. Chyba trochę czasu minie zanim. Jak to się nazywa? Nie wiem co. Nie wiem co. Naprawdę nie wiem co chciałem powiedzieć. Nieważne. Jestem zadowolony z tego pancerza. Ej, ty! Ciekawe, ile ich będzie. Myślę, że ze trzy pewnie. Pytanie, czy ja muszę właśnie te wszystkie zadania robić? Czy mnie po prostu przyjmą przy jakichś 90%? W Dolinie Świtu na przykład, jak nie znalazłem tam tej rośliny, to nie chcieli mnie. Dobra, dać morkową broń? Dajmy mu. Chwila. Nas ta broń jakoś średnio jara. Okej, długi miecz. Czy może nam się to przydać? No, powiem wam, że nie. Czy opłacał nam się wcześniej po prostu? No, to nieważne. Zardzewiały miecz dwuręczny. To może nie być głupia. Dobra, nieważne. Nieważne. Widzi i słyszy się to. Dobra, gdzie teraz idziemy? Wizja. Co powiedzieć? Okej. Okay. Stracony pierścień Johnego. Daleko z tyłu bagien. No dobra, nichuja nie wiem gdzie to jest. Powiem wam tak, że teraz pójdziemy sobie tą odnogą śmieszną, gdzie poszliśmy z tym naszym ziomkiem Dolokiem. I zobaczymy. Nienaturalne trzęsienie ziemi. Popracujemy trochę w wiosce. Popracujemy trochę w wiosce. Dobra. Znowu po bagnach zapierdzierać. A to już jest tak naprawdę 12 odcinek. Powinien tu wiedzieć lepiej. Sporo, co? Mamy poziom, tylko wiecie co jest najgorsze, że ja bardzo nie mam co rozwijać teraz. Ale będzie drugi rozdział. Troszkę mnie pocharata, jakby te krwiopijce. Tych żądeł nie zbieram. Najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. Byłem tutaj? Dobrze idziemy? Chyba dobrze idziemy. Tu jest chyba cieniostwór. Czy to normalny cieniostwór? Czy ja mam z nim szansę? Jakiekolwiek? Młody cieniostwór. Mam z nim szansę. Chyba było zadanie na niego, tak mi się wydaje. Tylko słabo widzę w tej jaskini. To jest ten mankament, bo jest też dużo chrząszczy. Okej.
Kurwa, nie podoba mi się to. Krytyki mi nie siadają zupełnie. No, patrzcie, ile mi życia zabrał dwoma atakami od razu. A te chrząszcze mnie kurwiają niemiłosiernie. Udało się. Chociaż straciłem całe życie. Ale dużo trofeów. Bryłki złota. Chuj, ja tu widzę tak naprawdę. Czy ja mam jakiekolwiek pochodnie? Mam kurwa jedną pochodnię tylko. Zapalmy ją. No całe G daje. Nie będę tych szczęczy zabijał. Bez przesady. One przewracają po 5%. To szczerze, to mi się chyba opłaca smażone mięso bardziej. To nie jest procentowa, ale raczej więcej. Który mamy poziom? 8. Lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo. Wow. Dobrze mi poszło. A, łuk. Łuk jest. Czyli kolejne zadanko nam się udało. I... kawałek mapy. Super. Więc widzicie, te zadania wcale nie były takie łatwe. Rzeczy były troszeczkę pochowane. Tu już byłem, tak? Tak. Dobra. Idę teraz bagienne ziele zdobywać. Będę musiał jakąś pochodnię sobie kupić. Bo takie rzeczy się przydają. Takie rzeczy się po prostu przydają czasem. Tu było strasznie dużo jaszczurów, a ja byłem strasznie nieprzygotowany. Widzicie jakieś... bagienne ziele? Ja widzę. Super. Zbierzmy... parę. Mamy już... 9. Trzeba mi 10. Czyli mamy... Wcześniej zdobyłem 2, tylko niepotrzebnie je zmieniłem na te skręcy. Pójdźmy tutaj do góry. Wow, cieszę się, że ten łuk znalazłem. Bo może tutaj też uda mi się z tą harpią. Bo tutaj były te tereny łowieckie do Loka, tak? Czyż nie? Chyba tak. I tu może być harpia. Myślę. No chodź. Po 2 mięska z nich są, także spoczy. Ze ścierwojada, który jest za 70 expa, mamy jedno na przykład. Strasznie mnie poharatały. Mam jakiś pierścień. Żelaznej skóry. Przed bronią. Niech będzie. Tutaj coś będzie? Jest martwy szczur. Ciekawe, jak co go zabiło. Są pełzacze. Będzie można zrobić zbroję z płytek pełzaczy jakąś?
Dobra, z jednym mi się udało, a tam dalej są szkielety. Może być ciekawie. Szczerze nie wiem, czy ja chcę dalej iść. No dobra, idźmy. Ale widać ogólnie, że... No jesteśmy dużo silniejsi. Dobra. To mi coś daje? Nie. Czy mi się opłaca te mięska? No jedzmy te mięska. Mamy 25 do zesmażenia jeszcze. A może coś tam ciekawego znajdziemy akurat? Kawałek może mapy czy coś takiego? Dajemy radę. To walczmy. Tam jest zębaczek, widzę. Za dużo straciłem życia. Runa. Wow, mogę to używać? Mamy to. Wow, mamy magię. Zmienię nazwę odcinka. Jestem w szoku, serio. Nie wiedziałem, że takie rzeczy tu znajdę. I że ja mogę tego używać, w jaki sposób ja mam magię runiczną. Użyjmy tego, chociaż no ja mam 9 many, więc ja dwa razy tego mogę użyć. Max. I to pewnie gówno będą nieobrażenia. Nie wiem, czy to nie jest jakiś specjalny... Czarna, coś bardzo specyficznego. Aha! No jest. Specyficzne. To nie żaden bojowy czar, a no ale... Spoko. Spoko, no. Przyda się, tak? No nie miałem pochodni, narzekałem na to. Spieprzamy stąd. Mamy sporo rzeczy, więc możemy spokojnie wracać. Nie musimy tutaj wcale walczyć. Dobra, bo poszukamy tutaj, może ta harpia będzie. Tego bym obstawiał, że to jest bardzo możliwe. Tylko poszedłbym bardziej w tamtą stronę. Może tego orka też spotkamy? Nie wiem. Szczerze? Nie wiem. Zobaczymy. Przekonamy się. Są ścierwojady. Chciałbym mięsa zesmażyć. Najgorsze jest to, że właśnie nie mogę rosnąć siłę bardzo, jeśli chodzi o handlarza. Oni mi nic nie pomogą. Myślę, że tutaj może być ten ork obok. Ja też bardzo nie wiem, czy ja tutaj powinien być, czy potem na przykład w drugim rozdziale, no bo wiecie, mapa jest ograniczona, więc... Kto wie. Szkoda, że nie mam kilofa, bo jest dużo miejsc, które mógłbym... wykopać. Skarbsy. Czy damy radę z harpią? Nie mam pojęcia na upartego. Może i tak. Może i tak.
Jest ork. Pytanie, czy szansę z nim mamy? Czy też nie? Jest wilk jeszcze, co mnie też niepokoi. Pamiętam, że zawsze w Gothiku oceniałem przeciw... Boże, jak ja dawno z orkami nie walczyłem w Gothiku. W żadnej modyfikacji ich nie było. Zawsze uznawałem już takie wtajemniczenie w Gothiku, jak już orka zabijałeś, bo to było z 300 expa, czyli tak... Pamiętam, że w Gothiku 2 zawsze starałem się powybijać wszystkich orków, którzy są pod miastem, które oblężają. Udało nam się. Nie opłaca nam się to. To już ten jaszczurzy miecz był lepszy. A to jest po prostu wilk. Okej. Okay. Znajdziemy tutaj coś jeszcze ciekawego? Nic tu nie ma. Skórzany miesio. Miecz sędziego. Nic ciekawego. Fajnie, że nam udało się odwlec tego orka od wilka. No okej, okay, to mamy załatwione. Jeszcze tu wrócę. Ale wrócę tu chyba w następnym odcinku. Chociaż... Może po prostu ogarnijmy sobie od razu wszystko tutaj. Skoro jeszcze jakieś zapasy tu posiadam. Nie ma co tak latać akurat. Myślę, że jeszcze będzie trzeci kawałek mapy. I myślę, że wtedy da nam... Kilof? Obstawiamy, że to jest jedyna opcja, abyśmy zdobyli kilof w grze. I będziemy mogli te 3 X-y ogarnąć. Jak już tu jesteśmy, to pogarniajmy. Nie wiem, czy dam radę ze wszystkim, bo tam jest jakiś chyba jeszcze człowiek czy coś takiego. Widzicie? Tam oddali. Zbierajmy te płytki, bo może się przydadzą. Fajnie, że mamy umiejętność na ich zdobywanie. Kto to jest? Tak, to jest ork. Chyba stąd chcę uciekać, powiem wam. Chyba chcę stąd uciekać. Wydaje mi się, że ja jeszcze nie muszę tu być. Niekoniecznie opłaca się tylko blokować. Uważam, że też warto troszkę agresji więcej dać. Dobra. Co nas tu jeszcze czeka? Paru goblinów. Wszyscy idą na mnie? Chyba tak. A, mają wojowników. Dobra, wiecie co, ja chyba spierdalam z tej jaskini, bo ja się tu nie nadaję. No bez przesady. No z jednym orkiem dam radę, ale nie... Nie aż tak, trzeba mierzyć siłę na zamiary. A gdzieś jest granica, koledzy, powiem wam. Możemy zębacza zabić, może. Albo pełzaczka. Dwa mnie gonią, of course. Dobra, spierdalam stąd naprawdę, bo się boję. No, zaczynam się bać. Więc to jest ten moment, gdzie trzeba podkulić ogon i uciekać.
Pamiętam, jak się tu męczyliśmy. Jeszcze. 12. odcinek. 12. odcinek. Ale już dużo zadań będziemy mieli zrobionych. Naprawdę. Tak jak na początku było. Zaginiony bandyta. Co to jest za zadanie? Szakal powiadał mi o zaginionym jednego z ludzi. Ostatni raz widział go w knajpie, jednak niewykluczone też, że został zabity na bagnach. Mam się... Okej. Okay. No... Jeśli chodzi o tamtego, którego znaleźliśmy przy cieniostworze. To jego znaleźliśmy. Jeśli chodzi o coś innego, to nie wiem. Myślę, że te bagna jeszcze troszkę skrywają tajemnic. No ale dużo stworów powybijaliśmy. 8. poziom. Ponoć właśnie ta modyfikacja miała nam zagwarantować frajdę na 15-20 godzin, także tych odcinków może być 25, na to, co się mówi. 30 nawet, myślę. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. No, może być troszkę długo. No ale przyjemnie się dosyć gra, no tylko te zadania też nie dają jakiegoś szału mega. Uważam. Długo musieliśmy rosnąć w siłę, aby być na takim poziomie jak teraz. Hej! Jones. Połówkę mapy. Aha. Czyli jeszcze jest trzecia, tak? Hej, ty! A ty? Z tobą walczyłem, prawda? Tak. Pamiętam, że walczyłem z nim, potem mu browara dałem i wszystko dobrze. Dobra. Nie, no jeszcze nie pytamy się ogólnie, czy wszyscy, czy jest, są przekonani do nas i tak dalej. Sexton z Johnego. Habira. On chyba jest w tym. U tamtych dzikusków. Ork Olafa. Płaskowyżu. Nie wiem, gdzie jest Płaskowyż nawet. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Nie wiem, czy tam tu jest kinie, nie muszę przypadkiem przejść. Widzi i słyszy się to i owo. No nie wiem, no. Nie wiem, trudno chłopaki. Być tego pewny. I to jest prawda. Skąd ty to znowu masz? Dzięki. Dzięki, dzięki. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Hej! Jiran. Chciałem powiedzieć, że udało mi się pogadać z tamtym, przekazać tu. Jest więcej, wiesz mi. Okej, mogę dać te skręty zawsze. No nie, chyba to właśnie mi się wydaje, że muszę przejść jeszcze przez tamtą jaskinię. Chyba. Że może tam się właśnie na ten płaskowyż wychodzi. Gdzie jest ten kudłacz cały? A, tu jest. Panie najemnik. A to jeden tylko miał być? Wszystkie. 180 bryłek. Ej, opłaca się to. To się bardzo opłaca. To się bardzo mi opłaca. Hej, ty! Okej, okay. Także powiem wam, zrobimy sobie teraz mięska. Dobra, przejdę się jeszcze do dzikusków.
A w, jutro, Boże, jutro, w następnym odcinku chciałbym udać się dalej właśnie do tej jaskini. I myślę, że niedługo będę zaczynał pytać się, czy są już zadowoleni z moich postępów, czy też mam więcej zrobić. No bo już i tak się narobiliśmy, co nie? Sporo zadań zrobionych. Naprawdę dużo zrobionych zadań. Ale to bagienne ziele się widocznie mi opłaca ogarniać. Gdzie jest ten zajebany płaskowyż? No mi się wydaje właśnie, że trzeba wyjść tą tą. O, jest to pielec, pierdzielec. Bo ile razy o niego, obok niego przechodzę i się boję, że mnie zabije, bo często przechodzę na low HP. To tamten ziomek od zioła, to on jest bogaty chłop. Co nie? Raczej tak. Dobra, gdzie jest Kabir? Kajur. Się okaże, że to jakiś z tego. Bardziej. Niczego jej już nie od bandytów. A będzie jeszcze gorzej. Nikomu tego nie powtarzaj. Nie, tutaj jest. Bardzo typowo. Nie mów. Naprawdę? To interesujące. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Dobra, spytajmy się, czy jest z nas zadowolony ten mag, czy też nie. Kto opowiada takie rzeczy? Czy jeszcze coś musimy zrobić? Hej! Nikogo nie powtarzaj. Zawsze. O, weźmy to, spytajmy. A będzie jeszcze gorzej. Okej. Okay. Zawsze to powtarzałam. Kto opowiada takie rzeczy? Kto opowiada takie rzeczy? Mój mąż uważa inaczej. A będzie jeszcze gorzej. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Okej. Załatwiona sprawa. Gdybym sama tego nie widziała. Dobra. Także w następnym odcinku idziemy w stronę właśnie tamtej jaskini i spróbujemy tam wszystko wybić.